Ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce dzisiaj 20 tysięcy ludzi wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensat, czy do wynagrodzenia, czy docenienia za to, że na was zagłosowali? Cicho bądź tam, Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno. Panie pośle, tak samo jak i... Panie pośle, dziękuję. Przywołuję pana do rzeczy. Tak samo proszę. Cieszę się, że na Leścik cicho siedzi, a ty King Kong też cicho siedzi tam. Panie pośle, ale po raz drugi przywołuję pana do osoby, rzeczy. Osoby, które wyjdą z więzienia, więc jestem tutaj z wnioskiem przeciwnym do tego, ponieważ kompromitujecie się z każdą minutą dalszej tej kadencji. I na koniec dnia kasę bierze Gasiu Pichowicz. Przepraszam, co? I na koniec dnia kasę bierze Gasiu Pichowicz. Jak jest nielegalny organ, to po co wzięła te 14 tysięcy? Ale mówi pan, że zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa, tak? Ale on jest nielegalny, wzięła kasę, no niech odda. Dziękuję bardzo. Panie Kamilo, proszę oddać pieniądze. Panie Tusk, ja z przerażeniem staję tutaj, dlatego że kilka lat temu stanął pan tutaj i powiedział, że chcemy dialogu z Rosją taka, jak ona jest. I następnie po tym, co pan mówił, wydarzyły się okropne rzeczy. I trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać dzisiaj, że nie realizowaliście polityki resetu z Rosją. Pan boi się jak ognia tego zdjęcia z Władimirem Putinem. Pan się może śmiać, bo pan wszystko zamienia w śmiech, ale to wie pan co, to jest śmiech przerażenia. Dlatego, że historia zapamięta pana jako człowieka, który podpisał umowę, chciał podpisać umowę gazową do 2037 roku. Człowieka, którego oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Człowieka, który potrafił ściskać się z Putinem i widzieć w nim przyjaciela. Ale po drugiej stronie byli prawdziwi mężczyźni stanu, byli prawdziwi bohaterowie. To, wiecie co, bo dla was to nie jest może ważna chwila. Dla mnie jest ważna chwila, bo dzisiaj powinniście skierować swoje oczy w stronę profesora Cęckiewicza, który obnażył i wyciągnął dokumenty. Pana podpis zgoda na współpracę służb Polski z FSB. I pan nie ma wstydu. Bo gdyby pan miał choć trochę honoru, wyszedł pan, by pan tutaj przed oblicze tej Izby, nawet w super trybie, gdyby pan marszałek pozwolił, i wytłumaczyłby pan, dlaczego przez wiele lat realizowaliście właśnie prorosyjską politykę. I jeszcze na koniec. Pana ministra spraw zagranicznych, jak się mówi w kuluarach, to mówią dziennikarze, chce kierować, czy właściwie chce pan proponować Radosława Sikorskiego. Departament Stanu USA, nagle cisza się zrobiła, tak. Departament Stanu USA stwierdził, że jego czyn wpisuje się na rację Federacji Rosyjskiej. I wstyd, że taki człowiek, który ma pseudonim Reset, ma być ministrem w pana gabinecie. Pana śmiech jest dowodem na to, że pan lekceważy bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski. I pan, co więcej, jest człowiekiem, który nawet na gruncie europejskim nic się nie przydał Polsce. Co więcej, to dzięki takim ludziom jak wy, Europejskiej Partii Ludowej, budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2 i finansowano zbrodniczy system Federacji Rosyjskiej. I pan dzisiaj panie boi się ministrze, tej komisji, bo pan się boi odpowiedzialności i te panie pana ministrze, oczy nie będą nikogo mordowały. Panie ministrze, bo pan proponuję... nie powinien w lustro z honorem, już dawno się pan pożegnał. Panie ministrze, i wstyd, że ktoś taki jak pan pretenduje na urząd premiera naszego kraju. I ta biało-czerwone... Panie ministrze, proponuję, aby zakończył pan... Co znaczy na OKRS? Pani poseł Dolniak. Pan wie, o czym mówię. Panie pośle, proszę o komentarz do tego uzasadnienia. Nie ma czegoś takiego jak na OKRS. Przepraszam bardzo, czy pani... Pani pośle, trochę prywatę. Czy pani córka jest sędzią? Czy ja mogę wreszcie... Z neokRS niby mianowano. Przepraszam bardzo, no co pani to znaczy, poseł, że jest neokRS? Dlaczego pani obraża sędzi? Zapnijcie pasy i złapcie się za portfele, bo każda godzina, minuta po wejściu w życie pakietu Fit for 55 to okradanie waszej kieszeni. Timmermans, von der Leyen czy ekipa Donalda Tuska zabierze wam 300 zł miesięcznie. A każda polska rodzina straci w najbliższych latach 256 tysięcy złotych. Nas wszystkich, Polaków, będzie to kosztować ponad 189 miliardów euro. Chcą odebrać nam wolność i suwerenność. Decydować, jak mamy żyć, co kupować, wszystko opodatkować. Zaczęli od powietrza, skończą na talerzu. Przyjechaliście samochodem? Auto jako symbol luksusu to nie historia, a wizja Timmermansa. Chcą zakazać rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku. Już dziś wymyślili, jak nas zniechęcić do korzystania z naszych aut.
Tylko w 2026 zapłacimy 600 milionów euro. A w 2030 1 miliard 900 milionów. Podatku od samochodów, od was. Europejscy hipokryci mają dla was prezent. No ile można to nazwać prezentem? To prawo do okupowania luksusowych marek. Bez ograniczeń za to kupicie Ferrari. To rynek powinien decydować, jakie auto chcecie kupić. Czy w przypadku telefonów stacjonarnych był odgórny zakaz ich używania? Nie. To cena i dostępność komórki spowodowała zmianę. Zabierają nam auta, wchodzą do domu. Podatek od domu to następny krok. Wymieniliście piec z węglowego na gazowy? Ten już też jest zły. Węgiel nine, drewno nine, gaz też jest nine. Wiecie, co macie wybrać? Pompę ciepła. I to najlepiej Made in Germany. Wszystko, jak mawia klasyk, für Deutschland. Po domu zabiorą się za nasze talerze. Dietę też ustalą. Jak fit, to na całego odchudzą każdy portfel. Lataliście tanimi liniami? To możecie pomarzyć o tanich lotach. Euroharacz dotknie też biletów. Loty tylko dla wybranych. Do rodziny czy na zasłużone wakacje już nie polecicie. Polski przemysł też zniszczą. Tak jak kiedyś sprzedali i rozkradli. Dziś zaduszą podatkami. Proponują europodatek na ponad 3 miliardy złotych rocznie. 30-40% waszego rachunku za energię to koszt unijnej finansjery. Sztucznej spekulacji, która rujnuje kieszenie polskich rodzin. Musimy zerwać ze szkodliwym dla suwerenności systemem ETS. Stawiamy na suwerenność ekonomiczną i energetyczną, a nie współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli rosyjski Nord Stream. Tak, ja chciałam zapytać o... Jakby pani była uprzejma, pani już miała chwilę. No bardzo właśnie, Adam Glapiński. Nagrody, 15-krotność pensji na zarząd Narodowego Banku Polskiego sobie. Przepraszam bardzo, bo ja nie przywykłem do tego, mówicie państwo, że jesteśmy w nowej, uśmiechniętej Polsce, ale pani redaktor z TVN-u stwierdziła, że może w trakcie konferencji przerywać ministrom, dopowiadać i nagle wyprzedzać przed innymi dziennikarzami. Dziękuję bardzo, ale teraz... Pani redaktor, ale to nie był temat śmieszny. TVN lubi się śmieszyć. Ja wiem, że panią bawi konstytucja. Pani się bardzo... Proszę bardzo, niech pani weźmie to i sobie, nie wiem, zdepcze, opluje konstytucję, tylko niech pani się zachowuje. Bo niech się pani zachowuje jak na konferencji prasowej w normalny sposób, a nie pani dogaduje, tak? Pani, nie jestem zdenerwowany, tylko pani dzisiaj od rana ma jakiś, nie wiem, dziwny humor. Jeżeli jest konferencja, niech pani po prostu nie przerywa, dobrze? Niech pani uszanuje to, że my rozmawiamy na temat konstytucji. To, że pani ma gdzieś konstytucję, to my mamy zupełnie inne podejście. Macie... Co ma pan takie dziwne? Spokojnie, macie, panie Radek. Macie walczyć pana, z handlem polskimi wizami. Nie zapraszałem pana na tą konferencję prasową. Proszę zespół. Się oddalić. Zespół, proszę niczego nie imputować. Dla pana koszulka. Handlujecie pan polskimi wizami. Bierzecie łapówki. Jesteście złodziejami. Jesteście złodziejami. Jesteście złodziejami. Handlujecie polskimi wizami. Nie jest pan tutaj zapraszany. Proszę się oddalić. Kiedy oddacie pieniądze ze sprzedaży polskich wiz? Proszę pana, to nie jest lustro, tylko konferencja prasowa. A proszę Polacy oddać pieniądze ze sprzedaży polskich wiz. Niech pan zobaczy. Wypraszam sobie. Wypraszam sobie. Ale nie jest pan tutaj zaproszony. Proszę się oddalić. Szanowni państwo, nie jest pan tu zaproszony. Macie przed sobą w tej chwili człowieka, który odpowiada za najbardziej prorosyjski rząd w historii Rzeczypospolitej. Chciałem panu zapytać, jak panu nie jest wstyd w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna hybrydowa. Nasi żołnierze są narażani na utratę życia bądź zdrowia, a pan nie wychodzi i nie broni polskiego munduru. Jest pan niekonsekwentny, bo ja oczekiwałem, że pan wyjdzie i pan powie, że pan rozmawiał z panem ministrem, prokuratorem generalnym na temat zarządzenia prokuratora regionalnego w Lublinie, który powołał zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Panie premierze, jest pan ministrem obrony narodowej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że dzisiaj użycie środków przymusu bezpośredniego, ochrona własnego życia funkcjonariuszy będzie obarczona tym, że nie stoicie za nimi murem? I kłamie pan w sprawie pana prokuratora Janeczka, bo wydał on oświadczenie, które mówi, że jest odcięty. Ile razy pan jako minister obrony narodowej spotkał się pan z zastępcą prokuratora generalnego, który zgodnie z prawem nadzoruje pion wojskowy, a został odcięty niezgodnie z prawem? Pan ponosi pełną odpowiedzialność. I wie pan co, na koniec dnia pan może się zasłaniać
zajmować kwestią koalicji, innymi tematami. Ale prawda jest taka, że nie macie wstydu, bo jeszcze niedawno pluliście na polski mundur. Razem z Donaldem Tuskiem pozwalał pan na to, żeby żołnierze polscy byli wyzywani, żeby było wręcz w kampanijny scenariusz wpisywał się film Zielona Granica, a pan nie reagował, kiedy wasi celebryci, wasi politycy na granicy wpisywali się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dziękuję. Ustawka sądowa, zbrodnia sądowa. Nie ma bardziej jaskrawego przykładu bezczelności w sądach, kiedy orzeka w sprawie, gdzie jest tło polityczne, człowiek, który był z podpisem Donalda Tuska. Co jeszcze musi być, żeby stacja TVN zrozumiała, że to jest ustawka po prostu sądowa? No bądźmy szczerzy, no jeżeli ja bym miał orzekać w sprawie na przykład, nie wiem, Romana Giertycha, to ja bym się musiał wyłączyć, dlatego że przecież wiadomo, że to chodzi o politykę wtedy, tak? Musi być bezstronny sąd. Dlaczego pozwolono w tej sprawie, dobrano taki skład? Dlatego, że po prostu chodziło o politykę i nic więcej. Tu jest tak samo. Sędzia przeszkadza, bo jest po prostu niezależny, a chodzi o to, żeby swojego kolesie, najlepiej, żeby może sędzia Tuleja jeszcze orzekał w tej sprawie. Kliknij dwa razy w ekran i subskrybuj kanał Jacek Ozdoba.